Jak na razie wam idzie? Dobrze. Ile meczy wygrane, ile przegrane? 2 wygrane, 1 przegrany. No, też tylko troszkę przegrywamy, ale postaramy się wziąć do roboty i dobrze zagrać. No, jeden mecz wygraliśmy 4-0, drugi przegraliśmy, ale takim, nie przegraliśmy takim wysokim wynikiem, a wygraliśmy z Honowionką. No, jak ogólnie oceniacie ten turniej jako gospodarze? No bardzo dobrze. Trzeci turniej Żakkapi Sport i Zabawa przechodzi do historii powoli. Po raz pierwszy gramy w dwóch rocznikach. Do tej pory robiliśmy ten turniej w jednym roczniku, tym razem dwa. Chcemy to cały czas rozwijać, więc no myślę, że to jest taka dobra okazja, żeby w tym roku zrobić w dwóch rocznikach i już co roku sukcesywnie w tych dwóch rocznikach grać.